Siemanko, siemanko, witam w drugim odcinku. I teraz jedziemy z misjami, zobaczymy jak tutaj nam pójdzie. Możemy budować zupełnie inne obiekty. Pamiętam, budowanie jest hałaśliwe, a zna to niebezpieczne miejsce. Kiedy będziesz gotowy na ciebie? Enter albo escape. Aha, escape, dobra. Wróci do swojej misji, dobra. No tak, weźmiemy sobie na początek. Tutaj sprawdzamy. Tu jest nasz cel. Aha, dobra. No i tak, pierwsze rzeczy już są. Grzyby, które jakby nie patrzeć były potrzebne do zrobienia śpiwora, co jest dosyć dziwne, ale dobra, zbieramy wszystko, co możliwe. Kurde, tu jest spore to promieniowanie. No, tak sądziłem, że tutaj może być dużo itemów. Wow. Kurde. Co ci tyle zajmuje? No, na pewno. Czy możemy coś wziąć tutaj? Nie. Jest mnóstwo rzeczy. Ale cholera. Staramy się ciebie odnaleźć, słuchaj. Kurde, spadłem. No to nieźle. Dobra, ale tutaj latareczka. No właśnie. Kurde, czy my w ogóle możemy sobie stąd jakoś wyjść? O. Co to jakaś kamera? No dobra, tylko tu to akurat nie jest nawet cel naszej misji. A tu wlazłem. Teraz będzie problem, żeby stąd wyjść pewnie. Chociaż nie. Może wyjść stąd? Nie. Dobra. Nie, tu byliśmy. O, dobra. Może tak, w ten sposób, co? Dobra. Okej, tylko tutaj teraz co? Tylko tutaj teraz nie wyjdziemy. No zajebiście po prostu.
tym nic nie da rady zrobić. Czyli niestety trzeba wejść tu z powrotem. Włącz tą latarkę, co jest? No proszę. Całe szczęście się udało stąd wyjść, kurde, bo... No to jest mnóstwo rzeczy, naprawdę. Wszystko, co się da, najchętniej bym wziął. Ale... Z tego, co widzę, to cały czas oddalamy się od celu. Mnie martwi, ta Tatiana tutaj, kurde, była. Przecież. Ale już jej nie ma. Co dziwne. Nie możemy otworzyć. Szkoda. Dobra, to wychodzimy. W takim razie idziemy już tak naprawdę w stronę, no nie wiem jak tutaj wygląda ta sytuacja z czasem, czy tutaj jest jakiś ograniczony czas na wykonanie tej misji, bo jest, skoro jest jeden dzień, to teoretycznie nie powinno to nam zajmować. O, co to? Pojemnik, dobra. Cały czas idziemy w kierunku naszego celu. Grzybki. Te lasy tu mogą być niebezpieczne dla nas. Nie mamy w zasadzie broni. Beztrosko tutaj chodzimy. Jakieś wejście. No proszę. Kurde. Molek. Jest jakiś koleżka. Kurde, mol.
O ty kurwo! Cień jebany. Co, rozjebał nas? Nie. Kurwa. Może ADS... teraz powoduje ona? Dobra, ale teraz tak. Wypijmy sobie. Kurde, a my nie mieliśmy tego pistoletu czasem? No właśnie. Skurwysynu! No ja pierdolę. No i chuj. To jeszcze nie koniec. Нельзя, чтобы все закончилось вот так. Иди. Умереть. Исчезнуть. Портал. Помоги. Умереть. Игорь. Ciekawe, jak to jest, jak się padnie faktycznie. Dobra, ale... Время. Что такое время, Игорь? W przyszłości śmierć będzie karana utratą losowych przedmiotów, dlatego nie zawsze będziemy tak korzystać z tej drogi. Okej, ale jakiej? Прямая linia. Стрела, выпущенная на заре творения и летящая в бесконечность. Универсальная константа, которую не изменить. No, gdzie mamy iść? Bo nie wiem. Mapy nie ma. Tędy chyba, tak? Или что-то большее. Четвертое измерение, которое все-таки может меняться. Зыб что-то, что может принимать форму космических струн. Ты прибыл на базу израненным и обессиленным. Но ты не смог назвать Оливеру правильный пароль. Чикаго. Давай, Игорь. Измени прошлое. Руки вверх. Так, чтобы я видел. Пароль. O, dobre. Cudem teraz je pamiętam. Kurczę, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz wykorzystywać. Nie, jednak. Jednak nie rób mi nic. Kurde, chyba że trzeba to zrobić. У нас нет времени на игры, Оливер. Разве ты не видишь, что это я? Ты сам выбрал пароль. Давай просто придерживаться правил. Ладно, заходи. Ну видишь. А если бы ты мог поменять любое свое решение? Означало бы это, что ты вернулся во времени назад. Или создал альтернативную вселенную. Это твой шанс изменить принятые решения. Шанс перекроить ткань пространственно-временной реальности. Шанс изменить последовательность событий. Оу. Мы еще можем быть вместе, Игорь. Но ты должен узнать всю правду, если действительно хочешь найти меня. Явно правда. Эти события еще не произошли. Выглядит за заебище. Не предопределено. Возвращайся позже, Игорь. Эти события еще не произошли, а наше будущее не предопределено.
Возвращайся позже, Игорь. Угу. Вруч позже. Ну, добра. Так, боюсь. Эти события еще не произошли. Ага. Że naprawdę tu jest mnóstwo rzeczy do ogarnięcia. A wydawało się taką prostą grą. I byk. Coś tu jeszcze możemy zrobić? Nie, tylko użyć wyrka. Wszystkie zostały zmodyfikowane zgodnie. Czy na pewno jesteś gotowy? Tak. Dzień drugi. No, ciekawe, czy to się, czy jemu się udało wykonać tamto zadanie. Mi się nie udało, bo dojechałem je, kurde. Dobra, ale przecież pozbierałem te grzyby. Tatianka. Oczywiście. Dobra, później sobie pooglądamy. No i tak, myślę, że tutaj to wyrko sobie zrobimy. Może będzie już... stół warsztatowy, nie. Ulepszenia bazy. Opiekunek Igora. Czy otwarzanie do rządzenia warunkami sypialnymi? Pyk. Miejsce do spania, dobra. Czyli teraz możemy sobie zrobić miejsce do spania. Myślę, że jedno styknie. Póki co. No jak tam? Jak tam, Oliwier? Ładne, Igor. Co dalej? Odpowiednie... pokaż wyposażenie. No, czyli nic nie masz, kolego, tak? No to nieźle. Zmienia się każdego dnia. Deszcz może zagłuszyć wydawanie przez ciebie dźwięk. Ja mgła ogranicza pole. Widzenia przeciwników, można to obrócić na swoją korzyść. Obserwuj strefę wykluczenia i dostosuj swój sprzęt do sytuacji, zanim wyruszy realizować zadania misji. Ok. Ale widzę, że kurczę. Że tu jest cały czas to samo chyba. Nic się za bardzo nie zmieniło. Znaczy możemy w ogóle... przy tym stole warsztatowym coś tutaj zrobić. Nie. Dobra, więc kolejne podejście. Koleżka niech sobie tutaj w porcie poradzi. Kurde, z tym, w tym lesie. Dobra, bierzemy to, kurczę. Zrzut lekarstw.
Kurczę, to ładowanie, to tak jakby się cały czas coś zacinało. Dzień drugi. Dobra, czyli tak, bierzemy sobie analizator. I sprawdzamy. Już wiemy, że niebezpieczeństwa mogą na nas czekać. Niestety. O, jakieś itemy leżą. Od razu bierzemy. No cóż, danie. Koleżka nas prawie zauważył. O kurde, tutaj jest trzech ich. Jak wszędzie. No i tak wpisz, stary. Dobra, rozeszli się. Kurde, ten jeden, gdzie to nie widziałem, gdzie on poszedł. O fuck. No no, ja ci trafię, kurde. Na wściekłą sabakę. O kurwa, idzie tam. Ja pierdolę. Nie wyczaisz nas? Odwróć się, kolego. Dobra. Damy radę? No, to prosta sprawa, kurwa, nożem zajebać. Pod bramą normalnie i tyle. Dobra, czyli jeden wykończony. O fuck, idzie tutaj. O,
ten tutaj stoi ogólnie i się patrzy. Poszedł, dobra. Trzeba się zaczaić. O fuck. Nie widzi nas, nie widzi. Kurde, ciężko będzie ich teraz wykończyć dwóch naraz. Bo oni sobie tak dziwnie chodzą tutaj. Dobra, czy on dochodzi do tego miejsca? O fuck, jest kurde jeszcze jeden. No nie damy rady z wszystkich chyba wykończyć z tego co widzę. Pójdziemy sobie tędy. O! Spluwa, ale tam widzę też jakiś gościu chodzi. Nie możemy tam wejść. Kurde, od drugiej mańki trzeba spróbować. Kurde, po co tu wlazłem? Ciekawe, czy tą broń weźmiemy, bo mają zabezpieczenia te biometryczne. Zablokowany karabinek. Teraz może? No przeskocz to stary, co jest? A tu? Też nie. No, zajebiście. Dobra, nie widziałeś nas. Nic nie widziałeś. Może tędy jakoś, kurde. Najgorsze jest to, że nie mamy jakiejś, kurczę, w miarę sensownej broni. Musimy się tutaj bronić normalnie. Jest naprawdę mnóstwo skradania. No, na skradankę to nie wyglądało, ale... Tędy nie przejdziemy. Na pewno laski w Moskwie lecą. Fajnie, że się akurat udało tak przejść tutaj na drugą stronę. Dobra, tam na pewno ktoś jest, na 100%. Tutaj?